Witam Państwa w programie Studio Lato. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nowego w kulturze sianowskiej. Moim i Państwa gościem jest pani dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Sianowie, Aleksandra Kowalczyk. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim, witam Państwa. Jesteśmy po żniwach albo w czasie żniw, a to znaczy, że już wkrótce rozpocznie się czas dożynek. Wiem, że w Sianowie macie taką formułę, że co roku inne sołectwo jest gospodarzem tych gminnych dożynek. Na kogo wypadło w tym roku? Decyzja o tym, gdzie będą kolejne dożynki, podejmuje Komisja Rolna Rady Miejskiej w Sianowie. No i tak w tym roku, 2022, padło na miejscowość Dąbrowa. W przyszłym roku dożynki, to też już mogę zdradzić, odbędą się 9 września w Sianowie, bo będą powiatowe. Tak więc ten plan u nas już jest przygotowany. W tym roku najpiękniejsza miejscowość tej części gminy Dąbrowa będzie mogła pokazać swoje atuty, wszystkie te walory turystyczne, przyrodnicze i rolnicze podczas dożynek gminnych 3 września bieżącego roku. Jakie atrakcje czekają na wszystkich, którzy się tego dnia 3 września w Dąbrowie znajdą? Zawsze zanim rozpoczniemy jakiekolwiek przygotowania do dożynek, spotykamy się z mieszkańcami, z Radą Sołecką i pytamy ich, co byście chcieli pokazać, co macie najpiękniejszego we wsi, oprócz tego, że oczywiście będą na pewno przepiękne dekoracje, bo to zawsze każda miejscowość nas zaskakuje i robi to genialnie. Mieszkańcy sami wytypowali, kto wystąpi w trakcie dożynek i to będzie zespół na przykład Wszystko ma swój czas. To zespół rodzinny, który prowadzi tata z córkami i występują już na scenach w całej Polsce, a tym razem zaprezentują się wśród swoich, czyli ten najtrudniejszy koncert dla swoich mieszkańców. Oprócz tego wystąpi zespół coverowy lat 60., 70. Elis, który też już jest wielu osobom znany. No oczywiście zespoły śpiewacze, 3, które działają na terenie gminy miasta Sianów, Kwiat Paproci, Rosiczki i Bursztyny. Wszystko to będzie przeplatane rozstrzygnięciem najrozmaitszych konkursów na najlepszego rolnika, na najlepszą posesję, najpiękniejszą miejscowość. No i oczywiście jeden z tych najważniejszych konkursów, czyli na najpiękniejszy wieniec. Ale najważniejszą częścią, tak jak wszystkich dożynek, jest podziękowanie Bogu za tegoroczne plony i podzielenie się pierwszym bochnem chleba upieczonym z tegorocznych zbiorów. No i także na pewno różnego rodzaju degustacje przygotowane przez panie z kół gospodyń wiejskich, bo też trzeba powiedzieć, że w ostatnich latach to jest prawdziwy wysyp tych kół gospodyń wiejskich i tak jak się kojarzą te koła z seniorkami, to coraz więcej młodych pani tam się zapisuje. Tak, muszę przyznać, że ta część takiego kół gospodyń wiejskich, w ogóle integrowania się społeczności w obszarze wiejskim, od dawna już była taka nabrzmiała. Oni potrzebowali takiego impulsu, bo od wielu lat wiemy doskonale, że na wsiach ludzie musieli od zawsze trzymać się razem. Tak jak było w Chłopach u Reymonta napisane, że ludzie w małych miejscowościach muszą trzymać się razem, bo tylko na sobie mogą polegać. I ta jak gdyby tradycja zachowała się do dzisiaj. Spowodowanie, że mogły się ukonstytuować koła gospodyń wiejskich, spowodowało, że w każdej miejscowości generalnie mamy koło, które zrzesza i tą młodszą, i tą starszą część kobiet najczęściej, która może zaprezentować swój dorobek kulinarny. I tak w tym roku podczas dożynek gminnych będziemy mieć 8 kół gospodyń wiejskich, które są zarejestrowane bądź niezarejestrowane i będą między sobą konkurowały, bo też ogłosiliśmy konkurs najpiękniejsze stoisko. Tutaj dzięki dofinansowaniu Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej mamy pieniążki na fantastyczne nagrody, 3 pierwsze miejsca dla tych, którzy najpiękniej się zaprezentują. To wszystko nadaje taki sens zaistnienia w trakcie tych dożynek i już wiem dzisiaj, że mieszkanki poszczególnych sołectw zaczynają przygotowania, wydzwaniają między sobą, która co przygotuje, żeby ten asortyment też był urozmaicony. To też powoduje, że na dzień dzisiejszy
też rezygnujemy z usług przedsiębiorców z zewnątrz, bo okazuje się, że możemy być na takich dożynkach samowystarczalni, jeżeli chodzi o konsumpcję i na pewno zdrowych, dobrych rzeczy. Tak jest. Jak już jesteśmy przy wsi, przy tych tematach wiejskich, to także związany z tematyką wiejską jest już coraz bardziej znany w Polsce Folk Film Festival, który się zbliża wielkimi krokami i już program został ogłoszony. Zatem co w tym roku czeka wszystkich widzów, gości tego festiwalu? Film. Film i jeszcze raz film. Wszystko, co się wokół filmu oczywiście kręci, tak jak był od pierwszej edycji w 2014 roku. Cały czas próbujemy stworzyć dodatkową taką atrakcję naszego kina Zorza, które systematycznie przechodzi swoją zmianę i przygotowujemy się tutaj, tylko pozwolę sobie wtrącić, że przygotowujemy się do kolejnej zmiany w naszym kinie. Będą nowe ściany, nowa podłoga, nowe fotele. Tak więc może już teraz będę 100% usatysfakcjonowana tym, że to kino naprawdę będzie perełką kin na Pomorzu. A oprócz tego cały czas pracujemy nad tym, aby zaoferować naszym widzom ciekawy program, nie tylko repertuarowy, ale także i artystyczny. Folk Film Festival to interdyscyplinarna impreza, która będzie się u nas działała już od 27 września, bo od tego dnia rozpoczniemy pokaz 10 bezpłatnych pokazów festiwalowych polskich filmów z ostatnich 2 lat. Każdy z widzów będzie mógł przyjść i po prostu zapoznać się z polską sztuką filmową. Oprócz tego cały czas trwa u nas konkurs krótkich filmów Kokofy, który, przypomnę, ma niesamowity tytuł nadany przez Sławomira Fabickiego Wolność w ubiegłym roku. Nikt kompletnie nie zdawał sobie sprawy, jak ważny i jak mocny ten tytuł będzie w obliczu 2022 roku. Będziemy mieć wspaniałą reżyserkę, panią Magdalenę Piekosz, która będzie przewodniczącą jury, oceniającą filmy nadesłane jednominutowe w ramach konkursu. Oczywiście też odbędzie się w ramach Folk Film Festival spotkanie z panią reżyser, która opowie o swojej bogatej twórczości, o swoich nagrodach, o swoich filmach. Oprócz tego zaprosimy naszych mieszkańców po raz pierwszy na spacer fotograficzny po mieście Sianów. Poszukamy tej mikro i makrofotografii, którą będziemy próbowali zainteresować i oczarować. Być może na koniec pomyślimy o jakiejś wystawie. Na ten spacer zaprosiliśmy wybitnego koszalińskiego fotografika Wojtka Szweja. Oprócz tego będą też warsztaty plastyczne dla dzieciaków z panem Jarosławem Walo. To też dla nas bardzo ważny element, bo ta sztuka jak gdyby coraz głębiej zagląda do naszych drzwi. Będziemy także mieli coś muzycznego, no bo jeśli impreza interdyscyplinarna, to zapraszamy wszystkich widzów na koncert Kasi Stankiewicz i Warius Manx w hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie. Oczywiście wstęp jest bezpłatny, koncert będzie w piątek o godzinie 19. Oczywiście spotkania z aktorami, z twórcami filmowymi. Niedługo opublikujemy cały nasz program, ale chyba to, co najważniejsze z całego tego festiwalu, to to, że udało nam się to połączyć z obchodami 15-lecia Citaslow, do którego od 5 lat należy gmina Sianów. Tak, o tym chciałem też powiedzieć, o to chciałem zapytać. To jest takie stowarzyszenie międzynarodowe takich miast, gdzie żyje się trochę wolniej, tak, trochę spokojniej, gdzie się nie biega, nie ma tego wyścigu szczurów. I takim miastem jest też Sianów i przedstawiciele innych miast z innych krajów przyjadą do Sianowa właśnie. Tak, to jest międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające te małe miasteczka, które chcą pretendować do miast, które chcą żyć zgodnie z naturą, które chcą korzystać i czerpiać z dobrodziejstw miejsca, którego otacza, z tego, co sami wyprodukujemy, z tego, co sami wytworzymy, z tego żyjemy. Idealnym przykładem są Włochy, które potrafią wykorzystać swoje zasoby naturalne do tego, aby mieszkańcy byli samowystarczalni. No i oczywiście z partnerami z Włoch, z partnerami w Polsce, z Warmii i Mazur.
Mazur, próbujemy te trendy wprowadzić też do miasta Sianów. Jeśli tylko skończą się te wszystkie budowy obwodnic i innych elementów, które pozwolą wyprowadzić ruch, to ja tylko w ten sposób wyobrażam sobie właśnie miasto Sianów jako miasto Cita Slow. I właśnie burmistrz gminy miasta Sianów Maciej Berlicki na Folkfilm Festival zaprosił innych włodarzy z tego stowarzyszenia, którzy poopowiadają, co się dzieje i jak się dzieje ta sytuacja u nich, ale jednocześnie chcielibyśmy przedstawić naszym włodarzom z naszego regionu założenia Cita Slow. Tak więc odbędzie się konferencja Idea Cita Slow w Kinie Zorza w piątek 30 września u nas. Też zapraszamy, można przyjść posłuchać. Wakacje powoli zbliżają się do końca, już drugi miesiąc, prawie połowa. Jak wyglądają wakacje w Centrum Kultury i Bibliotece w Sianowie? Zajęcia dla dzieci, także zajęcia dla mieszkańców sołectw poszczególnych, tam też się pojawiacie w świetlicach. Jakie jest zainteresowanie i jak ta oferta wygląda w tym roku? No nie ukrywam, że zainteresowanie przede wszystkim jest olbrzymie, jak to w wakacje. No i pierwszy taki boom, to co obserwujemy też w innych ośrodkach kultury, to są pierwsze dni wakacji, kiedy uczniowie rzucają świadectwo na półkę i wtedy trzeba gdzieś znaleźć jakieś alternatywne zajęcie. I tak lipiec mieliśmy naprawdę obłożenie 100%, jak i nie więcej, bo były nawet i osoby nadprogramowe. Przygotowaliśmy 6 bloków tematycznych, więc każdy, kto chciał skorzystać z naszej oferty, na pewno coś dla siebie znalazł. Były i zajęcia plastyczne, i rękodzielnicze, i muzyczne, i teatralne. Zajęcia się odbywały naprawdę pod mistrzowskim okiem, bo i mieliśmy pracownię działań twórczych, i pomysłową fabrykę, i Zosię, i Tomka Karbowiaków, którzy zainteresowali dzieciaki na tyle, że chętnie do nas wracali. Oprócz tego w kinie seanse za złotówkę, cały lipiec, ponad 500 widzów, którzy nas odwiedzili i za co bardzo im dziękujemy. Oprócz tego cały czas działają u nas filie biblioteczne na terenie całej gminy miasta Sianów. To jest 7 filii bibliotecznych, które mają pełen program i wyjazdowy, wycieczek. Dzieciaki wyjeżdżają gdzieś poza swoje miejsce zamieszkania, korzystają ze spływów kajakowych, czy też zwiedzają swój region, poznają go na nowo wspólnie z paniami bibliotekarkami. Myślę, że o wakacjach możemy mówić już w czasie przeszłym trochę, jako o wakacjach udanych, które spełniły oczekiwania naszych uczestników. A od września ruszacie ze swoimi sekcjami amatorskimi, z zajęciami dla najmłodszych i nieco starszych i też zapisy pewnie niedługo ruszą. Kto pierwszy, ten lepszy. Tak, to pierwszy, ten lepszy. Nie ukrywam, że na niektóre zajęcia już mamy prawie pełne listy, więc jeśli ktokolwiek by był zainteresowany udziałem w naszych zajęciach, to prosimy o pilnowanie terminu, ponieważ od 18 sierpnia rusza zbiórka deklaracji, bo teraz na naszej stronie w CK Sianów i na portalach społecznościowych mamy ogłoszone nabory i jakie zajęcia, w jakich godzinach mniej więcej, bo one mogą się jeszcze zmienić, będą się odbywały, a od 18 sierpnia zapraszamy tych, którzy chcieliby wziąć udział w naszych zajęciach z wypełnieniem deklaracji i złożeniem u nas w sekretariacie. Zajęcia mamy podobne tak jak w ubiegłym roku, w większości to jest kontynuacja. Zajęcia gitarowe, zajęcia wokalne, keyboardowe, perkusyjne, teatralne, plastyczne, artystyczne i taneczne. Te wszystkie zajęcia z naprawdę bardzo dobrymi instruktorami i animatorami kulturalnymi czekają na naszych uczestników zajęć. Nie ma żadnych ograniczeń, oprócz tego, że trzymamy się wieku szkolnego, tak jak wymaga tego od nas ustawa o oświacie. Od 7 lat serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału w zajęciach. My również zapraszamy do udziału w zajęciach i w całym życiu kulturalnym w gminie Sianów. Jest tego całkiem sporo. Jak Państwo słyszeli, dzisiaj moim i Państwa gościem była pani dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Sianowie, pani Aleksandra Kowalczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie.